Witam w kolejnym dniu rozbudowy i walki ze starym domem. Przede wszystkim to szły wkręty Knaufa, tak jak już mówiłem. Nie wiem, czy na początku, czy na ostatnim filmie, bo zobaczymy jeszcze, jak to zmontuję. Ale widzę, że już się zmieniły. Nie są takie same, jak były kiedyś. Raczej to nie będzie widać. Tu mam stary, a tu mam nowy. Łepek jest trochę inny. Ten jest bardziej szpiczasty. Przynajmniej tak mi się wydaje. I zauważyłem, że trochę mają inny gwint, inną grubość rdzenia. Tu jest teraz troszeczkę drobniejszy gwint, a grubszy rdzeń. A w tych nowych widzę, że jest większy gwint, a chudszy rdzeń. Coś takiego. Mam nadzieję, że będą tak samo trzymać. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to skończyć, bo jestem tylko na chwilę. No ale zobaczymy, nie ma co planować. Najważniejsze, że już mi te wkręty przyszły, bo te, tak jak wspominałem wcześniej z... O, już walnąłem palcem. Z wiertłami, z wiertełkiem z przodu, to jest konkretna lipa. Dobra. Idealnie to równo nie będzie. Jeszcze jedna osoba by mi się przydała, żeby mi ten profil tutaj wygięła letko. Czekaj, no momento. Może się nogą przytrzymam. W opakowaniu jest 1000 sztuk, więc naprawdę na długo starczą. No i tak to miało wyglądać od samego początku. Nie ma to jak człowiek ma mało czasu, a co chwilę ktoś wam dupę zawraca. Za przeproszeniem, oczywiście nie chcę nikogo urazić. Jak nie telefon, to drąbienie pod chatą. I z moich 2,5 godzin zrobiło już się tyle, że zostało mi nie wiem czy 30 minut. Zostało mi 20 minut. I będę musiał się stąd zabierać. Czyli nie przykręcę tych profili jednak chyba. Jak się będę tak z tym bawił jeszcze. To mnie teraz synus zaskoczył. Zadzwonił, że za 10 minut mam jego odebrać do szkoły. Jadę. Hej. Witam w sobotę. Mamy kolejny dzień. Ja już dzisiaj to kończyłem mocowanie tych nieszczęsnych profili. I chcę spróbować przykręcić pierwszą płytę. Z długości już mam ją przyciętą. Teraz tylko opędnę ten górny kawałek i zobaczymy, czy mi się uda to tam wtaszczyć i samemu przykręcić. Ale to za chwilę. Chyba mam troszeczkę to źle ustawione, albo mi poszło do góry. Ale nie, jednak chyba ciutkę muszę to podnieść. Znaczy podnieść. Widać tu jeszcze lekkie załamanie. W sumie to niczemu nie przeszkadza, bo przeważnie to miejsce i tak jest szpachlowane. Więc i tak tego mniej pójdzie. Ale już widać, że papier się zagina. Ile my tu mamy? No właśnie, czemu tu jest 4,5 cm, a nie 5? Ktoś mi wyjaśni? Czyli na to wychodzi, że tu jest źle zrobiona skala. Nie znaczy nie dokładnie. A bo ja to tnę. No dobra, wróciłem jednak z powrotem. No faktycznie, ta skala jest źle zrobiona, bo tu mam ustawione na 5 cm.
A tu jak to pasuje, to ostrzy, wychodzi mi 4 i 6 mm, czyli jednak to trzeba podnieść lekko do góry. A później się zastanawiam, czemu niby płyta mas miała mieć 5 cm mniej, a ledwo się mieści, bo nie sprawdziłem, ile faktycznie tu jest. No teraz tak, mamy 5. Czyli tu prawie 5,5 na tej skali. O, dobra. Niech to se tu leży. Pewnie się trochę pobija ta płyta. Ale to nic. I oby tylko tutaj weszła. A co, w końcu jest krótsza trochę. Znaczy węższa. Chodź. Czemu ja nie wrzuciłem więcej tych płyt na górę wcześniej? A teraz tu jest na dole to sprzęgnięte. Musiał poprzynosić znowu tą drabinę. Najważniejsze jest to, tylko żebym się tu wykręcił. No, wełna, nie przeszkadzaj. Stoję. Nie tak jak trzeba, ale jest. Zaraz się okaże, że jej nie postawię. Ale bywam, ale świeci po oczach. No, może być kiepsko. Nie ma na czym stanąć. Dobra, chodź. Chodź. Trochę się narożnik rozwali, ale to nic. Poszpachluje się, nie będzie widać. Aha. No dobra, nie sprawdziłem, czy to wejdzie nad murkiem, ale chyba tak. A tu jeszcze 2 przewody trzeba wycyklować. No trzeba jakoś to samocować, no co zrobię. No innego wyjścia nie mam. Coś tu muszę pokombinować. Kurczę, jednak pośpiech nie jest wskazany. Bo zapomniałem, że tutaj jeszcze wełnę muszę wsadzić. Profilek i tą izolację, paroizolację wywinąć. Aj. Oczywiście tu poszły kawałki. Przecież to ma iść tutaj. O. Że trzeba to tu gdzieś upchnąć, żeby nie przeszkadzało. Teraz próbuję jeszcze wyznaczyć te przewody. Ten to chociaż jeszcze pajlicho, pomogę sobie go tutaj tak puścić. Nie wiem tylko na jakiej wysokości, ale zostawię to tak jak teraz. Albo gdzieś tu u góry wyżej, albo niżej. Tak, żeby miał później do tego, żeby mógł do tego to sięgnąć później ze schodów z drabiny. Jak tu będą, bo będą te schody o wiele niżej niż teraz ja tu stoję. Ale tego to muszę w miarę idealnie wycyklować. To co? Trzeba się pomęczyć, spróbujemy. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to będziecie mieli się z czego pośpieć. Kurna pieprzona wełna. No to zostawiam tu. Wkręt przyszykowany. Oj, cienko to widzę. Stołeczek by się przydał. Mam se oprzemy na mureczku. O, a tu się zaklinowała. Kabelek już jest. A jeszcze będę musiał trafiać na profile. O, teraz.
O, zaraz wyjdzie na to, że mi znowu mi się nie uda tej ścianki tutaj skończyć. Znaczy przykryć tych profili płytami. Czy ja tego nie za ciasne wyciął? Tam to sunięte. Na pewno wyżej. Teraz pytanie. Jakie znowu pytanie? Czy jeszcze wyżej? No jeszcze, bo tu jest. Oba pierazy drzwi. Tam ma to legać do tamtej ściany. Tam nie musi. Jest. Ona nie szlifłem tego. Takie patrzenie. No dobra. Mniej więcej. Gdzieś tu koło przewodu jest. Dobra. Trzymie się. Tu mi zostało miejsce, żeby przykręcić do ściany. Najważniejsza następna rzecz to jest taka, że trzeba sprawdzić, czy będzie dobrze nachodzić płyta na płytę. Jest dobrze. Nawet mogło być niżej. Tu też jest elegancko. A tu będę musiał trochę wyciąć. Ja będę robił okno. Ale myślę, że nie będzie źle. No co, chyba tak zostawiam, nie? Jak mówicie. Nie ma co tu za dużo kombinować. No jest w miarę. Ja bym powiedział, że wzorowo. Nie walę tu żadnych kawałków, bo to jest klatka schodowa, profile. Tak, żeby ktoś tu się nie rozpędził i mi nie zrobił dziury w tym. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale powinno być dobrze. Kurczę, nie mam tu dłuższej poziomicy. A jest. Zaznaczę sobie profile, jak idą. Żebym na ślepo nie cyklował. No i oczywiście trzeba to przykręcić. Przykręcam od razu na gotowo. Miejmy nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Bo będzie trzeba rozkręcać. Wydaje mi się, że ktoś za mną, moimi plecami stoi. I mnie obserwuje. Pewnie pan inspektor Dziadek. Przecież tam szlaja i czai. Czai się na mnie od tyłu. Dobra, jedna płyta jest. Chyba mnie trochę poniosło z tą wycinanką. Raz, tak, takie schodki piękne zrobiłem. Może niepotrzebnie, bo tamtego i tak nie będzie widać. Ale czym to będzie? Lepiej zamaskowane, tym estetyczniej to będzie wyglądać. Już tępe narzędzie
Ciekawe, czy się nigdzie nie pomyliłem z wymiarami. Pan na dół. Aha, tu tylko łamać. Tak, chciałbym powiedzieć, że chwila prawdy. Tylko jak ona mi spadnie na dół, to będę wycinał nową. I może być peszek. Chociaż nie powinna, powinna znaczy się zablokować tu i sklinować, ale pewien tego nie jestem. To trzeba się przyszykować wkręty, znaczy sprzęt, ułożyć jednego wkręta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tych moich ząbków. Będzie ciężko, ale może się uda. O, już się gdzieś zahaczyło. Odruta. Co to takie spasowane? Wejdzie czy nie wejdzie? O, już połamałem narożnik. Brawo, Adaś. Patrzcie, sama stoi. Ale wisi. I to się liczy. Niegrzeczna płyto. Teraz wam pokażę, dlaczego ze nie spadła. Nie dość, że się klinowała, to tu jeszcze poziomicę podstawiłem na odpowiednią wysokość. O, na 120. Żeby ją przytrzymało. No. I może uda mi się to skończyć dzisiaj. Nie ma kiedy posiedzieć całego dnia i porobić porządnie, tylko takie doskakiwanie. Ostatni element dzisiejszego dnia.
końcu mamy sobotę. Można by było zjeść obiad normalnie w domu. Jak myślicie? I już tutaj nie przyjechać. 210. Puszczaj. Jutro niedziela, może przyjadę, coś tutaj posprzątam. Znaczy poukładam to lepiej, wyniosę to, co już chyba nie będzie znowu potrzebne. Bo młoty też już miały nie być potrzebne, a było kucia pełno. O. To by plan na jutro, nie? Przywieźć dziadkowi obiad. Chyba, że żona przywiezie, a ja przyjadę szybciej. Ogarnąć trochę. I będzie dzień kolejny zaliczony. Nie wiem, czy akurat w tym miejscu jest sens, żeby dodawać, ale zostanie mi, no to trzeba trochę zużyć. Dobra, idzie dziadzie gdzieś tu przykręcić. Jest sens, na jakiej to wysokości? Chyba nie ma większego znaczenia. Po prostu tu muszę zrobić jeszcze nad tymi cegłami w dół. Żeby tego nie skuwać już do końca, bo to bez sensu. Będzie taki, będzie na czym te toniczki z kwiatkami trzymać. Tylko okna nie ma. Gdzie ja mam? A tam stoi ty ślepaku jeden. Tak, żebym tylko w profile trafił. Podniesiemy trochę, żeby nie było całkiem na tych cegłach. O. I teraz można się bawić poziomicą. Tu jest. To jakoś sensownie ustawić mniej więcej. Mniej lub więcej. Czy dobrze by było, jakby mi to nie uciekło nigdzie? Pytanie, czy tam nie był profil, ale chyba tak. O, był. Może nie odpadnie. To walimy na dwa.
tu jeszcze jednego. Bo ten słyszałem, że się przekręcił. Można nawet walnąć trzeciego. Profil przekręcony. Przypomniało mi się, że jeszcze jedną rzecz miałem dzisiaj zrobić. A nawet nie sprawdziłem, jak to się robi. To jest najlepsze. A no mianowicie muszę zrobić chyba hydroizolację. To znaczy hydroizolację, ale za ścianką chcę te narożniki trochę objechać. Tak na wszelki wypadek. Bo przedścianka będzie i tak zrobiona częściowo. Ale jeszcze nawet nie wiem, jak się za to zabrać. Miałem sprawdzić. Jak to robią w ogóle? Pytanie, czy dużo tego idzie? O. Mam jeszcze jakąś taką taśmę do tego. Ale widzę, że mało tego nie idzie. Ciekawe, czy mi starczy na dwie łazienki. Pewnie nie mam. Dwa takie wiaderka. Już widzę, że wyjdzie pewnie lipa. Jeżeli chodzi o zużycie. Dobra, jak się za to zabrać, żeby to wyszło ładnie? Od narożnika. Się umarzę cały, a będzie zrobione jak będzie. To i tak nie będzie widać, nie? Ważne, żeby było coś tam szczelne. Nie. Coś czuję, że to nie ma tak wyglądać, jak w tej chwili wygląda. Może za mało tego dałem pod spód? Czy to się powinno wklejać dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy? Pewnie już się dowiem, bo sprawdzę. Już po przyklejeniu tego. Co, pierwszy narożniczek, pierwsza warstwa jest, będzie jeszcze jedna, ale mówię, wysoko tego nie będę tutaj robił, mi się wydaje, że to nie ma chyba większego sensu. Ohoho, będzie w tym przy tym zabawy trochę, widzę. Teraz bym takie coś zrobił teraz z drugiej strony. Ciekawe, czy to może tak stać otwarte. Czy trzeba to zużyć od razu. Chociaż ostatnio otwierałem, to sprawdzałem, czy się trzyma. No nic się z tym osobiście widzę nie stało. Dobra, już nie będę was tu zanucał tą moją profesjonalną izolacją. Nigdy nie dawałem czegoś takiego. I płytki nie poodpadały. Ostatni kawałek. To pewnie w komentarzach ktoś mnie wyprostuje, jaką popelinę robię. Ale mówię, nawet nie sprawdziłem, jak to się robi. I strasznie dużo tego idzie, znika w oczach, zwłaszcza tutaj na posadzkę. Tu dałem klej, to się tak lepiej rozmalowuje, a tutaj w te wgłębienia wchodzi moment, znika z pędzla, wam powiem. Może warto było to przesmarować też klejem.
poprawić. Miejmy nadzieję, że to coś da. Lepsze takie coś, niż w ogóle chyba nie dawać. Na to pójdzie oczywiście jeszcze jedna warstwa. Ale strasznie tego obywa szybko. Może w ogóle nie było sensu tutaj dawać za tą ściankę. No widzicie, znika dosłownie, pociągnę trochę i w te pory wchodzi w te wrzery, w tym wylewce. No ale w sumie to ma być szczelne. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony strasznie duże zużycie jest. Może warto było to przejechać klejem jednak, cienką warstwę, żeby wyrównać. Masakra. Podejrzewam, że przy drugiej warstwie tego już będzie mniej szło. Ale teraz to jest kaplica. Kompletnie bym się tym nie przejmował, gdyby to cholerstwo było tańsze. A nie wiem, ile tutaj pójdę w bok. Nie będę leciał za daleko. Gdzieś tu to wkrętów.
zakładkę. Jakby tu by nie było stropu drewnianego, to pewnie olałbym tą izolację. Myślę, że dalej ta ścianka nie będzie niż to, co teraz zrobię. Raczej na pewno. Więc to powinno w zupełności wystarczyć. Wyczyścić pędzel. Niech seschnie. Może tutaj, gdzie są te przewody, to wszystko dam taki uszczelniacz gęściejszy niż to, co przy oknie tam uszczelniałem. Dobra, pędzel do umycia zostawiam tak i fajant na dzisiaj. Już na 100%, bo i tak już późno. Powinno mnie już tu nie być bynajmniej.